Pierwsza sesja, na której spotykamy się dzisiaj, będziemy rozmawiać o sytuacji mieszkaniowej w Polsce po 24 lutego tego roku, o wpływie na naszą sytuację mieszkaniową, napływu osób z Ukrainy. Słyszeliśmy już w mowach otwierających kilka bardzo ciekawych spostrzeżeń dotyczących zarówno sytuacji mieszkaniowej, zarówno tego, że ta sytuacja była trudna już wcześniej, tego też, jak wygląda teraz Ukraina i dlaczego tak wiele osób do nas przyjeżdża. I no, wiemy, że prawdopodobnie osób będzie przyjeżdżało coraz więcej w czasie nadchodzącej zimy. Kilka dosłownie informacji. Myślę, że większość z nas tutaj zebranych zna te dane, więc nie będę wchodziła zbyt szczegółowo. Podaje się, że od początku działań wojennych około 1/3 osób w Ukrainie została zmuszona do opuszczenia swoich domów. A to sprawia, że to jest jeden z największych kryzysów przesiedleńczych w Europie. W Ukrainie ponad 6,2 miliona osób pozostaje przesiedlonych wewnętrznie, natomiast w Europie odnotowujemy 7,6 miliona osób z Ukrainy. Ponad 4 miliony osób zarejestrowało się w ramach ochrony czasowej w Europie. W Polsce, tak jak już widzieliśmy, ponad 1,4 miliona osób uzyskało numer PESEL. Według danych UNHCR około 70% osób z Ukrainy deklaruje chęć pozostania w Polsce. Przez jakiś czas liczba osób przekraczających granicę do Polski spadała, teraz znowu rośnie. Widzimy też, że osoby, które teraz przyjeżdżają, doświadczyły dużo więcej trudności w Ukrainie, spędziły więcej czasu w tym strasznym kontekście ukraińskim, wojennym. Dlatego teraz przyjeżdżając często nie mają konkretnego planu, nie mają rodziny, która tutaj na nich czeka i potrzebują znacznie większego wsparcia. Spodziewamy się, że kolejne grupy będą przyjeżdżać do Polski, ponieważ sytuacja w Ukrainie pogarsza się i oczywiście nadchodzi zima. O tej zimie rozmawiamy już w różnych kręgach, tutaj też z osobami obecnymi na sali od sierpnia, wiedząc, że to nas czeka, a teraz październik się kończy, pomimo tego, że październik w tym roku jest wyjątkowo ciepły, to możemy być pewni, że kolejne tygodnie przyniosą ochłodzenie i to na pewno będzie wpływało na sytuację i przyjazdy też do Polski. Jeżeli chodzi o to, gdzie pozostają osoby, które przyjechały do Polski, około 32% osób przebywa w wynajmowanych mieszkaniach lub u rodzin goszczących, ale odnośnie wynajmowanych mieszkań widzieliśmy, słyszeliśmy, mieszkań brakuje, ceny rosną i poza tym są różne trudności, które należy przełamywać. Trudny jest dostęp do tych mieszkań. 18% pozostaje w miejscach pobytu zbiorowego. I to są te miejsca, które wiemy, że należałoby znaleźć systemowe rozwiązanie, które pozwolą wyprowadzić się z tych miejsc. To nie są miejsca, gdzie można przebywać dłużej niż kilka dni. W Polsce też tysiące nowych gospodarstw po prostu potrzebują mieszkań w przystępnych cenach. Segment ten jest trudny od lat. Dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać z ekspertami, z praktykami, z osobami, które na co dzień działają, żeby poprawić tą sytuację, żeby wspierać osoby, które przyjechały z Ukrainy, żeby sprawiać, że sytuacja mieszkaniowa w Polsce będzie się poprawiać. Więc są z nami pani minister Agnieszka Ścigaj, członek Rady Ministrów, odpowiedzialna za strategię włączenia społecznego. Pan Marek Goluch, dyrektor Biura Polityki Lokalowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Pan Kevin Allen, przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, czyli UNHCR w Rzeczpospolitej Polskiej. Pani Monika Korowajczyk-Sujkowska, program koordynator Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji IOM. I pani Mirosława Keryk, prezeska zarządu Fundacji Nasz Wybór, znanej również jako Ukraiński Dom. Bardzo państwu dziękuję, że państwo do nas przybyliście. Ja tylko jeszcze z kwestii organizacyjnych, pan dyrektor będzie wychodził wcześniej przed zakończeniem sesji, więc pozwolę sobie trochę zmienić kolejność pytań, tak żeby pan dyrektor też miał czas na wypowiedzenie się. Natomiast zacznę może od pani minister. Polska stanęła w obliczu niespotykanej jak dotąd fali uchodźców i
Osoby, które przyjechały najczęściej przebywają w największych polskich miastach. Według raportu Unii Metropolii Polskich miejska gościnność w wersji tej aktualizacyjnej z lipca prawie 70% osób, które przyjechały z Ukrainy mieszka w 12 największych polskich miastach. Czy w ogóle Pani zdaniem jest możliwe wsparcie tak dużej liczby osób w tak niewielu miejscach, w tak niewielu lokalizacjach? Tak, ten już działa, dobrze. Dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo się cieszę. Trochę myślę, że jednak powinnam na końcu się wypowiadać z uwagi na to, że właściwie jestem po tej stronie w tym momencie, gdzie od Państwa praktyków, osób doświadczonych, specjalistów i ekspertów powinnam słuchać różnych wskazówek i Waszych wniosków, ale też pytań. Natomiast skoro tak już jest, to rzeczywiście spróbuję odpowiedzieć o swojej perspektywy też różnych doświadczeń, nie tylko w tej chwili rządowych, ale też o osoby, która pracowała w pomocy społecznej w tym momencie, kiedy wojna wybuchła, kiedy kryzysem się jakby na bieżąco w kwestii humanitarnej tej pierwszej gorących działań zajmowaliśmy. Rzeczywiście pytanie było tak skonstruowane, czy jesteśmy w stanie w krótkim czasie zapewnić pomoc w tych dużych miastach. No, można powiedzieć z perspektywy czasu, że w stanie byliśmy, bo jednak tak się zadziało, że rzeczywiście te osoby z własnego wyboru, z różnych względów znalazły się w dużych miastach i jakiś dłuższy czas nie pozostały. I na ten pierwszy moment, kiedy rzeczywiście trzeba było zorganizować w głównej mierze miejsca zbiorowe. Ja już jakby nie biorę pod uwagę grupy, która tutaj osób przyjechała samodzielna z zasobami finansowymi i z już wcześniejszymi doświadczeniami, kontaktami, rodziną, znajomymi, gdzie poradziła sobie sama bez jakby jakiejś większej pomocy. Tylko mówię o tych osobach, które tutaj się pojawiły, przyjechały do Warszawy, przyjechały do Krakowa, do Wrocławia, dlatego że te miasta są po prostu znane i ewentualnie tam szukały wsparcia i pomocy. No i poradziliśmy sobie, poradziły sobie samorządy, poradziły sobie organizacje pozarządowe. Proces legislacyjny postąpił jakby w myśl tego, co się zadziało i jakby w odpowiedzi na to, jakie były potrzeby, czyli rzeczywiście były skierowane środki finansowe i do osób prywatnych, które przyjęły do swoich domów, i do instytucji publicznych, gdzie były miejsca zbiorowe organizowane przez samorząd, przez organizacje pozarządowe, czy też podmioty prywatne, tak? Czyli rzeczywiście jako społeczeństwo polskie w tym bardzo dużym geście solidarności, takiego nieczekania ani na środki finansowe, ani na wszystko inne, jakby odpowiedzieliśmy na te potrzeby. No ale wiemy, że mamy ten kryzys, taką pierwszą falę za sobą i te wszystkie dane, które tutaj zostały przytoczone, dane, które mówią o tym, jak duża grupa ludzi została i została rzeczywiście ona dalej w zdecydowanej części w tych dużych miastach. One mieszkają tutaj, tak? One mieszkają tutaj, mówię Warszawa, ale mówię też Kraków, patrz Kraków, to duże miasto. Natomiast wiele pozostaje do życzenia, jeśli chodzi o komfort, szczególnie życia i funkcjonowania w miejscach zbiorowego zakwaterowania, w dużych miejscach, gdzie są mamy, rodziny z dziećmi i jeżeli to się przedłuża, jeżeli to jest na krótką chwilę, to ok, bo tak trzeba było to zrobić, natomiast jeżeli to się przedłuża, to już nie jest tak dobrze, bo to wtedy rodzi w jakiś sposób i komplikuje różne inne problemy. I rzeczywiście to jest poważne wyzwanie, dlatego że między innymi moja funkcja, ale też takie przekonanie w rządzie, że jakby będziemy mogli zapewnić godne warunki życia, szkołę, edukację, pracę, dostęp do usług społecznych w momencie, kiedy część osób zdecyduje się jednak na przeniesienie w miejsca, gdzie ta dostępność będzie większa. Jest to nierównomierne rozłożenie, ale też nierównomierny dostęp do usług. Wiemy na przykład i często ze spotkań ze samorządami mamy tutaj Pana z Urzędu z Miasta Stołecznego Warszawy, więc pewnie o tym powie, ale że jeżeli chodzi o zapewnienie na przykład dostępu do edukacji, póki Ukraina prowadzi lekcje zdalne, to miejsca, w których te lekcje zdalne się odbywają, one są jakoś zorganizowane przy wspólnych różnych siłach, natomiast z całą pewnością Warszawa, Kraków nie są w stanie przyjąć tak dużej grupy liczb, gdyby to się przeciągało i ta grupa dzieci i młodzieży, która jest w miastach, na nauczanie w szkołach polskich. Nie jesteśmy też w stanie wybudować szybko szkół, bo to jest logiczne, prawda? Szacunki są takie, że to kilkadziesiąt szkół trzeba byłoby wybudować w bardzo krótkim czasie.
nie podejmujemy takiej decyzji o rozbudowie tej infrastruktury z uwagi na to, że jakby też sytuacja wojenna jest nieprzewidywalna i decyzyjność osób, które jakby tutaj się pojawiły, też jeszcze nie jest taka pewna, że duża część nie wie, czy chce zostać, dlatego też kontynuuje naukę zdalną. Więc wiemy na pewno, że w dłuższej perspektywie, w perspektywie funkcjonowania normalnego, takiego bezpiecznego, spokojnego, z dostępem do usług, które są potrzebne w wychowaniu choćby nawet dzieci, te duże miasta będą miały poważne kłopoty. Stąd też przygotowanie dokumentu, ale też bardziej może niż dokumentu, który jest takim jednak procesem partycypacyjnym, bo obejmuje szerszą grupę, wprowadzenie właściwie innowacyjnych programów, które będą obejmować kilka sfer z jednego źródła finansowania, kilka sfer życia. Cieszę się, że w ogóle o mieszkaniu zaczęto mówić jako o usłudze i nie tylko jako takiej prawie własności, ale też dostępie do normalnej usługi, bo wiemy już na przykładzie właśnie uchodźców, że jeżeli nie chcemy pogłębiać wykluczenia społecznego, jeżeli nie chcemy generować konfliktów, to musimy zacząć od tego, żeby zapewnić minimalne warunki życia i rozwoju, a tymi warunkami jest po prostu dom. Jeżeli mówimy o dzieciach, to trzeba zapewnić te warunki domowe, ale jednocześnie trzeba pomyśleć, że jak kogoś się chce zaproponować czy zmotywować do przeniesienia do innego miasta, to trzeba zaproponować mu pracę i również opiekę nad osobami zależnymi. Stąd program, o którym pewnie jeszcze będę miała okazję tutaj powiedzieć, ale dlaczego on jest innowacyjny? Tak się dzieje, że programy mieszkaniowe, programy zawodowe czy programy edukacyjne są kierowane przez różne resorty i one gdzieś tam się pojawiają i te działania punktowe zawsze były finansowane. Natomiast niesamowitym wyzwaniem jest zaproponowanie finansowania programu, który będzie obejmował wszystkie te sfery, czyli podmiot typu samorząd albo organizacja pozarządowa, nieważne, ktoś, kto się chce podjąć tego wyzwania, aby pomóc w rodzinie, w funkcjonowaniu w innej, mniejszej społeczności, musi popatrzeć na to wszystko kompleksowo, czyli zapewnić dostęp do mieszkania, zapewnić również miejsce pracy, czy współtworzyć te miejsca pracy z przedsiębiorstwami czy z sektorem prywatnym i również opiekę nad osobami zależnymi, czyli edukacja, wsparcie w wychowaniu dzieci, ale też osób starszych czy osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tej rodziny. No i dostęp oczywiście do innych usług, które są w tej społeczności lokalnej. Oczywiście jest to wyzwanie finansowe, organizacyjne. Ja ale nie miałam świadomości, że aż tak duże, bo wydawało mi się, że to pewne mechanizmy z pozycji rządu da się szybko połączyć. Natomiast okazuje się przez lata działania sektorowego w znaczeniu, że mamy sektory, mamy departamenty i mamy ministerstwa, które każdy ma jakieś tam cedowane działania, to jeszcze sektorowego, że te działania są robione również przez wszystkich partnerów właściwie, którzy się zaangażowali w rozwiązywanie tego kryzysu, czyli prywatnych, samorządowców, organizacji pozarządowych, polskich, międzynarodowych organizacji, czyli wszyscy są gotowi, wiedzą, że jest taka potrzeba, tak naprawdę procedury, źródła finansowania i to naprawdę bardzo szeroko patrząc, nawet od tego, że mamy budżet roczny, że nie mamy budżetu zadaniowego, tylko mamy budżety państwa czy samorządów takie podzielone na paragrafy. To są wszystko bariery prawne i to jest wyzwanie, żeby w standardzie polskim znalazły się programy łączące te wszystkie elementy równocześnie, bo one tylko dają gwarancję efektywności. Po pierwsze, przesunięcia osób w mniejsze miejscowości i dając im godne warunki życia i rozwoju na taki czas, jak sami zdecydują. I po drugie pozwolą na to, że rzeczywiście unikniemy jakichś konfliktów społecznych, nie będzie programów cedowanych, że tu jest mieszkanie dla Ukraińców, tu jest, nie wiem, tylko i wyłącznie jakieś zatrudnienie kosztem miejsc pracy dla Polaków, tylko rzeczywiście pokazanie działania spójnego, składające się z tych elementów wszystkich, o których wspomniałam, jeszcze tak bardzo zindywidualizowanego, to też jest wyzwanie, bo zazwyczaj od zamówień publicznych po wszystkie inne działania to są po prostu bariery, które mówią, że grupujmy pewne działania, tak? Grupujmy. No, okazuje się, że to już się nie sprawdza w przypadku bezrobocia już w ogóle, bo bezrobocie w tej chwili formalnie jest bardzo niskie, ale ono jest tak trudne, bo trzeba bardzo mocno dostosować działania indywidualne. Wiem, że czas mi się już kończy, tak? Nie wiem jeszcze. Dobrze, także powiem, że na pewno, na odpowiedź na pytanie, na pewno trzeba wzmocnić działania, na pewno trzeba się zastanowić nad motywacją do przeniesienia w inne miejscowości i wtedy możemy mówić o tym, że rzeczywiście płynnie będziemy radzić sobie nawet i będziemy przygotowany na kolejną falę, która być może się zdarzy, której sobie nie życzymy, jeśli chodzi o uchodźców. No, dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, już Warszawa była wywoływana, że dużo osób do Warszawy przyjechało.
Ja mam taką informację na przykład właśnie z tego cytowanego już raportu Unii Metropolii Polskich, że w maju na przykład ponad 350 tysięcy osób mieszkało w Warszawie, osób, które przyjechały z Ukrainy, co stanowiło 16% mieszkańców miasta. To w skali miasta to musiało być niewyobrażalne wyzwanie, przed którym władze lokalne stanęły. No i też właśnie znając sytuację mieszkaniową w mieście, czy może nam Pan trochę opowiedzieć, jak to wyglądało z Państwa perspektywy, co udało się zrobić, co jeszcze jest do zrobienia przed Warszawą? Znaczy, to chcę powiedzieć, że nie, na tą chwilę, bo to są dane z maja, ale można powiedzieć tak, że mniej więcej, znaczy nikt tego nie powie dokładnie, ale około 100-120 tysięcy osób jeszcze jest teraz w Warszawie, tak myślimy. Generalnie zamieszkują w wynajętych mieszkaniach i 2% jest to taka pomoc interwencyjna, czyli około 2000 osób może mieszkać jeszcze w takich miejscach, które są interwencyjne na tą chwilę, zanim znajdą inne miejsce zamieszkania. My, jeżeli chodzi o Biuro Polityki Lokalowej, zmieniliśmy przepisy i chcę Państwu powiedzieć, bo może nie wiecie, ale miasto ma zasób mieszkaniowy, w którym mieszka praktycznie 190 do 200 tysięcy mieszkańców, prawie ponad 8 tysięcy lokali i tymi lokalami udziela pomocy mieszkaniowej. I w ramach tego zasobu też umożliwiliśmy osobom, które tam mieszkają, udostępnienie osobom z Ukrainy, żeby razem mogli zamieszkiwać. I tak te przepisy przygotowaliśmy, żeby mogli spokojnie udostępnić, że nikt ich nie będzie weryfikował ani sprawdzał. I ta pomoc została udzielona natychmiast. Więc nasi najemcy komunalni w swoich mieszkaniach również mogli udzielać pomocy mieszkaniowej. To jest tak, co my zrobiliśmy od ręki. I to, że mamy tak duży zasób, to nie znaczy, że też mamy jakieś duże pole do manewru. Generalnie jest około 2000 lokali, które mamy w ramach własnego zasobu, które udostępniamy nowym osobom, które oczekują pomocy mieszkaniowej. I to jest tak, że nie rozwiążemy dzisiaj problemu też napływu osób z Ukrainy. Jeżeli mielibyśmy udzielać pomocy długoterminowej za jakiś czas i jest tych 100 tysięcy, na pewno to jest tak, że pewna grupa deklaruje, że chce zostać, ale trudno też powiedzieć, ile z tych osób będzie oczekiwało tej pomocy, jeżeli chodzi o samorząd. W tej chwili my, realizując pomoc mieszkaniową dla osób oczekujących tej pomocy z Warszawy, sami mamy pewne trudności, bo polityka mieszkaniowa też nie jest łatwa w warunkach polskich i też udzielanie tej pomocy, tworzenie zasobu wymaga szerszej dyskusji i myślę, że po tym, co się wydarzyło po wybuchu wojny, czyli też inflacja, wzrost, że tak powiem, jeżeli chodzi o kredyty, to w jaki sposób zaciągania nawet tych preferencyjnych kredytów i wpływ kredytu na stawkę czynszu w zasobach TBS-u też powoduje, że jest duża trudność w realizacji zadań inwestycyjnych, nawet przy korzystaniu ze środków z budżetu państwa. Więc problem mieszkaniowy istnieje niezależnie od tego, czy są osoby z Ukrainy, czy nie. I z tym problemem mieszkaniowym na pewno będziemy się borykać. Myślę, też taka refleksja, jeżeli my będziemy myśleli o tym, że 70 tysięcy osób, które deklaruje pozostać w Warszawie, miałoby uzyskać mieszkanie, no to myślę, że nawet proces realizacji zadań inwestycyjnych to jest w granicach 20 lat, żeby udzielić pomocy, znaczy nie pomocy, w ogóle wybudowania tych mieszkań, włączając inne podmioty, które by realizowały inwestycje mieszkaniowe. Nawet trudno mi jest powiedzieć, czy obecnie w planach miejscowych wskazanie miejsc do zabudowy mieszkaniowej pozwoliłaby w tej perspektywie 2040 wybudowania tych mieszkań w takiej ilości w Warszawie. Więc tutaj też powinniśmy sobie patrzeć na skalę, z jaką się będziemy borykać, niezależnie od tego, ile tych osób chce zamieszkać w Warszawie. Na pewno jedno, co mogę powiedzieć, to nie będziemy różnicować, czy to jest mieszkaniec, czy obywatel z Ukrainy, który chce się osiedlić w Warszawie, czy to jest Polak i będzie na takich samych zasadach ogólnych rozpatrywany i będzie umieszczony do udzielenia pomocy mieszkaniowej i będą sprawdzane kryteria, czy tej pomocy
należy udzielić, czy nie. Dyskusja bardziej powinna się rozgrywać na poziomie, co jest pomocą mieszkaniową. W naszym systemie prawnym pomoc mieszkaniowa samorządu to jest zabezpieczenie potrzeby mieszkaniowej. Dajemy mieszkanie i to mieszkanie jest, można tak powiedzieć, na zawsze. Niezależnie od tego, ta osoba tego mieszkania już nie opuści, niezależnie czy to jest najem socjalny, który się później zamieni na najem na czas nieoznaczony, a później nawet jak będzie zarabiał dużo, no to podniesiemy stawkę czynszu do pewnej wysokości i on nadal będzie zajmował to mieszkanie. Więc pomoc może być udzielana zawsze w nowym, wybudowanym lokalu bądź po naturalnej śmierci jakiejś osoby, zwolnieniu mieszkania w zasobie istniejącym. I tutaj to jest jedna z form, że tak powiem, zabezpieczenia potrzeby mieszkaniowej, a pomoc to jest, tak można powiedzieć, w nawiasie, bo bardziej pomoc nam się kojarzy, że jeżeli komuś się poprawiają warunki mieszkaniowe, to takie mieszkanie opuszcza i szuka sobie mieszkania na wolnym rynku, tak jak to robi większość osób w Warszawie, tak? A takiej praktyki nie ma i z tego, co my możemy powiedzieć z naszego doświadczenia, też z innych miast, że osoby przychodzą do urzędu i pytają się, gdzie jest mieszkanie dla mnie. No i to jest nie jest tak, gdzie mi udzielą pomocy, tylko kto mi da mieszkanie i gdzie ja będę mógł mieszkać. Nie? I to już jest na zawsze do końca życia. To jest no, ten dylemat, który mamy w tej chwili, że mówimy o pomocy mieszkaniowej, tak naprawdę mówimy dzisiaj i o zabezpieczeniu potrzeby mieszkaniowej zarówno osobom z Warszawy, jak i osobom z Ukrainy w długiej perspektywie, którzy będą chcieli się tu osiedlić, no, w ramach komentarzy. Dziękuję bardzo. Now over to you, Kevin. You've been to many places with many crisis affected areas, and you've supported refugees in different countries like Bangladesh, Nepal, or Tajikistan. And could you please share with us your impressions and thoughts that you had once you came to Poland and getting to know the Polish context and Polish housing market? How do you find the situation? Well, thanks very much. Is it on? Yeah. First, I want to say it's very nice to see Minister Chigai and to hear more about the great work that she is doing. And UNHCR is very happy to be part of this process and on the expert committee that is helping to develop this policy and support the pilot project, which she is leading, which I think is very interesting and very innovative. Also very happy to be invited by Habitat for Humanity and some of the colleagues here in the room, and of course, our friends from the city of Warsaw. If I may, I would just take you across the globe a bit, as if we travel to Asia and to the year 2017 and the Bangladesh-Myanmar border. And in that context, I was asked to lead an emergency response where a minority ethnic group called the Rohingya in Myanmar were forcibly expelled from Myanmar to Bangladesh. And in a matter of 6 weeks, you had around 750,000 people who were forced to flee into one of the world's largest refugee camps, in fact, the largest refugee camp, in a matter of weeks. Now, this scale was not as rapid or as large as what happened with Ukraine, but in this context, they were put in a camp and in a very inauspicious, a very difficult environment with hilly terrain, monsoon season upon us with the threat of cyclones. And in that context, when we talked about accommodation, when we talked about shelter, we were literally talking about using bamboo, plastic sheeting, wires, and a lot of effort and energy from the refugee community itself with us to construct emergency shelter. I will tell you, as formidable of a challenge as that was, with monsoon rains upon us, and about 200,000 people at risk of landslides, that challenge to me was in some ways more straightforward or something that we were more used to dealing with than the challenge that we face here in the European context in the Ukraine crisis. If we look at the response of Poland and the EU in general,
I think it's very difficult to see a more exemplary response in recent years in my UNHCR career. I've never seen a country and a people like Poland, which have really stepped up in such extraordinary fashion. From the grassroots level, from people, from Polish individuals, to the private sector, to NGOs, and of course to the government, to all levels, from the central level down to the powiat, to the gmina, all the different levels of society in Poland. And of course, one of the immediate actions that the Polish government took was to embrace the temporary protection directive that had been promulgated by the European Union in Brussels to make it part of Polish law so that Ukrainians could cross the border, could access safety, and extraordinarily could access the social benefits that Poles receive through the PESEL social security system, access to education, access to health, the ability to work with large numbers working, notwithstanding the fact that 94% of the people crossing the border were women and children. This sort of solidarity is extraordinary. But I think we would all agree on this panel and in this room amongst the experts who are here today that one of the most challenging problems which remains is accommodation. And I will tell you with a great deal of humility that the UN Refugee Agency does not have the answers on how to address this problem. And we need the expertise and the advice of colleagues who are here in this room, together with the government, of course, who's leading the response, to try to find solutions. I am looking forward to learning more about low-income housing schemes, the social rental agency, the Empty Spaces Initiative that I've heard briefly about from our friends from Habitat for Humanity, and the various initiatives and approaches that are being considered to address this issue. One thing that I can say that UNHCR will be able to do, just as we do everywhere we work in the world, is be a bridge to the refugee community. Because in our experience, whether it's in a developing country or in a developed country, the voice of the refugees, consultation with the people we're here to serve, is critical. Policy development, in our experience, can't happen in a vacuum. It has to include the most important constituent, which is ultimately the refugees that we're here to serve. And at the same time, I was very happy to hear from our colleague from the city of Warsaw, the notion that solutions need to include not just refugees, but the Polish community. We know, and you know much better than me, I'm a visitor to your country, that there are real housing needs historically for Polish people who are marginalized. And so our hope, I think, as UN Refugee Agency, will be that the types of policies that are developed, and I think this is very much congruent with what Minister Chigai is working on, will benefit different parts of society, Polish society, but also refugee society, urban planning, low-income housing schemes that can benefit everybody, something that works for all people in this very complex situation. So I'll leave it at that, and I'm very much in listening mode because I have a lot to learn from people on this panel, but also from the colleagues who are here in the audience. Thank you. Thank you. Pani Moniko, to może panią spytam, pani też łączy doświadczenia humanitarne, pracę w różnych kontekstach, w różnych krajach, ale pracując z IOM-em tu w Polsce, jakie pani zdaniem są najważniejsze wyzwania, których doświadczają osoby, które uciekły z Ukrainy do Polski? I tutaj pytanie trochę z tezą, czy mieszkalnictwo wymieniłaby pani jako jeden z tych problemów? Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Kevin za ten wstęp pokazujący szerszą perspektywę humanitarną na świecie, bo tak jesteśmy tutaj jakimś pewnie wycinkiem. Dziękuję Pani Minister. Też jesteśmy jako IOM Polska tutaj partnerem w tworzeniu tej strategii, która jest niesamowicie ważna. I jeśli chodzi o wyzwania, moje doświadczenia i pracy w sektorze humanitarnym i pracy w organizacji jaką jest IOM, myślę, że to już zostało tutaj powiedziane i wszystkie też nasze badania, asesmenty i doświadczenia pokazują, że właśnie shelter jako taki, mieszkalnictwo jest jednym z największych obecnie wyzwań, co nie zmienia faktu, że jest wiele innych bardzo istotnych wyzwań, które nie są mniej ważne.
ale tak rzeczywiście od tego mieszkania, od tego bezpiecznego domu zaczyna się tak naprawdę wszystko. Mieszkanie jest właściwie potrzebne po to, żeby żyć, żeby jeśli pracuje się po to też, żeby móc opłacić mieszkanie. Jeśli ma się dzieci, też jest potrzebne mieszkanie. Wszystko się kręci tak naprawdę wokół mieszkania, które jest na samym początku i niesamowicie ważne. Więc na pewno wymieniłabym to na pierwszym miejscu. To my pracujemy na Podkarpaciu, ale też na Małopolsce. Ostatnio odwiedziłam Wrocław i wszędzie jest ten głos bardzo słyszalny, że sytuacja mieszkaniowa w Polsce jest naprawdę bardzo trudna i nie tylko dla Ukraińców, ale również właśnie dla Polaków. Bardzo bym też podkreśliła to, co jest dużym wyzwaniem. Tutaj powiedzieliśmy sobie, że około 20% wszystkich Ukraińców mieszka w miejscach tak zwanej punktu zbiorowego, tak zwanych tych naszych collective shelters, które są dla nas, myślę, teraz też drugim naprawdę bardzo poważnym wyzwaniem, dlatego że mimo tego, że jest to tylko i aż 20% osób, to widzimy, że to są osoby najbardziej wymagające wsparcia, najbardziej defaworyzowane, najbardziej albo już wykluczone społecznie, albo zagrożone wykluczeniem społecznym. Jest to na pewno bardzo duże wyzwanie, nie tylko w kontekście zabezpieczenia im potrzeb, ale też takiego zunifikowania i ustandaryzowania zarządzania tymi miejscami. Collective shelters, mówimy w Polsce, nie mamy obozów dla uchodźców, co jest naszym dużym sukcesem, ale mamy miejsca pobytu zbiorowego, które rządzą się dokładnie takimi samymi prawami jak obozy dla uchodźców albo podobnymi prawami i wymagają one naprawdę tutaj szczególnie wydaje mi się z tej naszej społeczności międzynarodowej takiego wsparcia sektora w przekazaniu tej wiedzy, którą już mamy z innych doświadczeń, tak? Bo mimo tego, że kryzys ukraiński dla nas w Polsce jest rzeczywiście niezwykłe, coś, co nas bardzo zaskoczyło, bardzo nas dotknęło, obciążyło, to jednak mimo wszystko sektor pomocy humanitarnej na świecie naprawdę mierzył się już z podobnymi kryzysami. To są sytuacje, które nawet jeśli kontekst jest inny, to jednak ludzie, potrzeby i formy pomocy są bardzo do siebie podobne i zostały wypracowane ku temu standardy. Też tu z panią minister mieliśmy o tym okazję rozmawiać. Warto z nich po prostu korzystać. Za mieszkalnictwem oczywiście idą inne potrzeby, jak szeroko pojęta integracja. Myślę, że kolejny temat rzeka, ale mówimy tutaj dzisiaj o mieszkalnictwie. Pozwolę spojrzeć na moją notatkę. Edukacja. Edukacja jest też ogromnym obciążeniem w tej chwili, głównie dla samorządów. I edukacja nie tylko w kontekście właśnie takim infrastrukturalnym, na pewno też, ale też edukacja jako taki dostęp do edukacji. I taka, myślę, decyzja, co zrobić z dziećmi, które rzeczywiście uczą się zdalnie i jak je wesprzeć i czy to nauczanie zdalne rzeczywiście jest efektywne, bo mamy bardzo duże wątpliwości, czy ono rzeczywiście zaspokaja potrzeby edukacyjne dzieci. Jeszcze z takich innych wyzwań wymieniłabym na pewno dwa. Myślę, że to jest też praca niestety na miesiące, jak i na lata. Wśród Ukraińców cały czas jeszcze panuje taka, co jest też naturalne, świadomość, poczucie, że są tutaj na chwilę. Ja tego wszystkim życzę, żeby rzeczywiście byli na chwilę, mimo naszej gościnności, ale jednak bardzo mocno to przeszkadza też w takim zadomowieniu się, w integracji. Ta na chwilę, ta tymczasowość powoduje bardzo często różne implikacje, że właśnie dzieci albo nie są zapisywane do szkoły, albo nie uczą się języka, bo wiążą się z tym naprawdę bardzo szerokie problemy. I też dlaczego wybierają Polskę? Nie, oczywiście ze względów różnych, ale też dlatego, że mają blisko tutaj, tak? Oni też są na tak zwanym stand-by'u w każdej chwili. Wychodzą z założenia, że jeśli się tylko sytuacja poprawi, to mogą wrócić. Mogą też pojechać odwiedzić swoich bliskich. Więc ta Polska jest na pewno tutaj też w tym kontekście i ta tymczasowość ważna. I ostatnia rzecz, która tu została już powiedziana, wsparcie host communities, czyli społeczności goszczących uchodźców, czyli Polaków. I możemy, cieszę się bardzo, że też założenia integracji tutaj pod przewodnictwem pani minister zakłada to włączenie społeczne nie tylko dla Ukraińców, ale też dla społeczności lokalnej. Nie możemy
zapomnieć o Polakach, którzy nie tylko tyle są w potrzebie, ale też, żeby przede wszystkim nie generować niepotrzebnych napięć społecznych między Polakami a Ukraińcami. Więc to tak chyba pokrótce, bardzo pokrótce, jeśli chodzi o doświadczenie. Więc przekazuję głos. Dziękuję. Dziękuję bardzo i dziękuję też za to, że wiadomo, że to jest temat rzeka. Moglibyśmy bardzo długo o tym mówić. Czasem musimy dość szybko. Jeszcze pani Mirosławo, zanim oddam pani głos, ostatnie słowo do pana dyrektora, który będzie musiał niestety nas opuszczać. Znaczy ja opuszczę, ale ja poproszę mojego zastępcę, tam siedzi pan dyrektor Kretek. On przyjdzie i myślę, że my mamy jednolite stanowisko w biurze wypracowane przez lata. Pracujemy razem. Jest też w razie czego naczelnik Zgórzak, który też wielokrotnie wypowiadał się w tych tematach i też może służyć pomocą. Więc wsparcie merytoryczne zostaje. Ja tylko mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy, zanim wyjdę, patrząc na sytuację mieszkaniową w Polsce i to, co się dzieje, i to, co się działo do tej pory. To jest też pewna rewizja definicji pomocy mieszkaniowej. Myślę, że wcześniej czy później będziemy się borykać z brakiem możliwości realizacji inwestycji i tworzenia nowego zasobu. I trzeba będzie myśleć o tym, żeby pomoc mieszkaniowa była skierowana do osoby, niezależnie od zasobu, właściciela zasobu. To, co realizuje też Habitat, swoje programy, jeżeli chodzi o wsparcie. Tak naprawdę w pomoc jest w wysokości stawki czynszu, czy mieszka w prywatnym, czy zasobie, który jest udostępniany organizacjom, czy komunalnym, czy no, niezależnie od właściciela, czy prywatny deweloper będzie pod najem budował, to taka pomoc może być skierowana do osoby i na czas, kiedy ta pomoc jest potrzebna. Może być to 2 złote, a jeżeli go stać, będzie płacił więcej, ale na czas udokumentowania, że taka pomoc mu się należy, ktoś odpowiednią wartość płaci, a druga osoba nie traci. I tutaj to dryfuje w tą stronę i wcześniej czy później to, co nawet jest w tej chwili, idzie za osobami, które przyjechały z Ukrainy. Mniej więcej ten mechanizm już też funkcjonuje. Ja widzę, że to się utrwali i myślę, że wcześniej czy później pomoc będzie szła za osobą, a nie za mieszkaniem. Druga rzecz, na pewno trzeba tworzyć zasób mieszkaniowy, bo w Polsce jest potężny deficyt mieszkań. Warszawa akurat jest w dobrej sytuacji, bo ma powyżej 500 mieszkań na 1000 mieszkańców, ale średnia w Polsce jest 360 chyba, co pamiętam. Tak? Więc tutaj ten deficyt jest duży i należy jednak wspierać wszelkie programy mieszkaniowe i tutaj rząd rzeczywiście swoimi programami, ten, który finansuje poprzez BGK, robi to. Myślę, że środki są takie, jak dzisiaj są, ale bez kontynuacji programu w kolejnych latach, już jak widzieliśmy poprzedni rok, czy tam ten rok, te środki nawet w wysokości 1 mld zł na nasz kraj są za małe, bo wniosków jest więcej i ten budżet myślę, że będzie kontynuowany, jeżeli mamy utrzymać pewne tempo wzrostu mieszkań społecznych. Kolejna rzecz, no też samorządów i też spółek miejskich. Trudno mówić o budownictwie społecznym, kiedy kredyty będą tak mocno oprocentowane i wysokość stawki kredytu w stawce czynszu będzie tak potężna, że nie będziemy mogli utrzymać stawki czynszu regulowaną przez ustawę i tutaj będzie bardzo trudno tutaj realizować tą pomoc mieszkaniową również w systemach TBS czy innych spółek. Definicja zasobu publicznego. Tutaj też ustawa o ochronie praw lokatorów. Jeżeli mamy spółkę komunalną i budujemy w ramach spółki komunalnej, jest to zasób komunalny i realizujemy tą pomoc w ramach stawki komunalnej. Nie możemy, że tak powiem, realizować tutaj pomocy i różnicować stawki czynszu w tym zasobie. Też kwestia zmiany definicji pozwoliłaby, uelastyczniłaby najem w zasobie tej spółki. Nie tylko byśmy się opierali na mieszkańcach komunalnych, ale mogliby tam mieszkać osoby, które by zarabiały więcej i nie sprowadzałoby się to do stawki komunalnej. Więc tutaj jest parę rzeczy, o których można dyskutować, co wsparłoby samorządy i pozwoliłoby bardziej płynnie regulować stawkę czynszu i udzielać pomocy mieszkaniowej za odpowiednią odpłatą, bo mieszkanie to jest tak naprawdę rzecz, która jest na rynku i którą tworzymy i tworzą inni,
kwestia tylko, żebyśmy trafiali z pomocą do osób, które tej pomocy potrzebują. To jest w ramach komentarza do tej dyskusji i tutaj poproszę Tomka, żeby mnie zastąpił. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękujemy. Panie Mirosławo, Kevin wspomniał o takiej potrzebie właśnie budowania mostu i docierania do społeczności osób, które przyjechały do Polski. Pani fundacja, Fundacja Nasz Wybór, znana również jako Dom Ukraiński, dużo częściej chyba używana jest ta nazwa, wspiera... Zmieniamy nazwę. Tak, naprawdę? Na ukraiński dom. Tak, no więc Ukraiński Dom wspiera osoby z Ukrainy w Polsce już od lat. Jesteście taką organizacją go-to, do której jak ktoś przyjeżdża, to gdzieś słyszał, kojarzy Dom Ukraiński, do Was się zwraca. Ale jak z Pani perspektywy zmieniły się potrzeby osób, które przyjeżdżają z Ukrainy do Polski po 24 lutego? Jak to teraz wygląda, jak to wyglądało kiedyś? Dziękuję bardzo za zaproszenie i też dziękuję bardzo Pani Minister za też zaproszenie do zespołu i mamy nadzieję na dobrą pracę i wypracowanie dobrych rozwiązań. Ja może tak pokrótce, może co my robiliśmy powiem, a potem jak to wygląda u nas teraz. Jeśli chodzi o konkretnie o mieszkania, no to też rozumieliśmy od faktycznie od pierwszego dnia, od 24 lutego, że jakby to jest największa potrzeba tu i teraz i dlatego uruchomiliśmy formularz zgłoszeń o ludzi, którzy proponują mieszkania lub pokoje mieszkania, tak jak zakwaterowanie i też drugi formularz, w którym ludzie mogli zarejestrować się, że poszukują tego mieszkania, szukają zakwaterowania. Także to działa u nas praktycznie, nie, może 25, nie pamiętam już, czy konkretnie ten dzień, czy następny, ale tak czy inaczej to działa do dzisiaj i widzimy, że ciągle jest duże zapotrzebowanie na zakwaterowanie solidarnościowe tak zwane, czyli to jest bezpłatne i obecnie, na obecną chwilę mamy w zeszłym tygodniu zakwaterowaliśmy 159, jeśli się nie mylę, tutaj patrzę na koleżankę, która kieruje tym oddziałem, a wcześniej było więcej, czyli widzimy tendencję do zmniejszania możliwości zakwaterowania. To jest to jakby to, co dzisiaj mówimy o wygasaniu możliwości, też zmęczeniu ludzi i też jeśli statystyka zgłoszeń, no to mieliśmy tydzień temu 7 zgłoszeń mieszkań, a 240 zgłoszeń potrzeby na mieszkania. To nie są osoby, to jest jakby rodziny, czyli mówimy o ponad 800 osobom, które szukają. To jest taka dysproporcja na przykładzie tylko naszej jakby usługi. Jeśli chodzi o to, co jak pomagamy, no to robiliśmy 3 rodzaje. Pierwszy na początku razem z Akademią Kuźmińskiego otworzyliśmy taki tymczasowy, dwutygodniowy shelter w Akademii Kuźmińskiego i tam ludzie mogli przyjechać, przenocować, zjeść, znaleźć jakby wsparcie plus, no i też tam od razu oni pomagaliśmy im razem z wolontariuszami szukać mieszkania. I w ramach tego zakwaterowaliśmy ponad 1000 osób, 1100 osób. A równolegle właśnie otworzyliśmy ten system, o którym mówię, no to w tym systemie pomogliśmy ponad 10 tysiącom osób znaleźć zakwaterowanie i też oddzielnie prowadzimy działanie tak z Międzynarodową Organizacją HIAS, która współpracuje z Airbnb i pomagamy zakwaterować już na rynku w ramach tej oferty Airbnb osobom na 3 tygodnie. To jest opłacane przez Airbnb i to jest, wiem, że taki system różne organizacje prowadziły. Niestety no te 3 tygodnie to jest bardzo mało i to jest tylko jakby na jakby odnalezienie się. No my mamy jakby w tej pomocy pomagamy najbardziej wrażliwym grupom, czyli tutaj tym wielodzietnym rodzinom, osobom z niepełnosprawnościami, ludziom, którzy należą do grup najbardziej trudnych do zakwaterowania. Niestety tutaj mówimy o Ukrainkach, Ukraińcach narodowości romskiej oraz ludziom z niepełnosprawnościami, czy ludzie należący do grup LGBTQ, którzy mają olbrzymie trudności z znalezieniem zakwaterowania.
zakwaterowania. To jest także i to, i tutaj też, jak wspomniałam o tych grupach, to też są te grupy, które to są wyzwania, oprócz tych, że mówimy o Ukrainkach, Ukraińcach, którzy przyjeżdżają i jest teraz problem z dostępem mieszkań. Tutaj mówimy o problemie braku dostępu do mieszkań tym, którzy są, należą do tych grup. Po prostu to było od początku bardzo trudne dla nas znaleźć i jeśli, nie wiem, pół godziny na początku, pół godziny zajmowało znalezienie zakwaterowania dla tych, dla matki z dzieckiem, tak by naszym takim wewnętrznym, że to jest najłatwiejsza grupa do zakwaterowania, to niestety wszystkie inne, które należą do osoby z niepełnosprawnościami różnymi, osoby romskiego, Ukraińcy romskiego pochodzenia lub inne grupy, to jest już bardzo trudne i często to zajmowało bardzo dużo czasu. I też zwłaszcza ludzie, którzy mieszkają, bo Polki i Polacy nie za bardzo chętnie przyjmują do swoich domów. Takie osoby też, do tej grupy zaliczają się też emeryci i emerytki. To jest też bardzo trudna grupa do zakwaterowania, dlatego że no, gospodarze boją się też odpowiedzialności za tych osoby. Także i to jakby było i to jest i to są te wyzwania, które teraz są. Widzimy teraz na przykład z tych naszych obserwacji problem z matkami, które mają wiele dzieci, dlatego że one jakby potrzebują większego mieszkania, trudno im znaleźć zakwaterowanie. Gospodarze wspierają, ale tym niemniej to wsparcie jest na krótki okres i niestety one muszą bardzo często szukać nowego zakwaterowania. Następnie, jak już powiedziałam, emeryci, to jest trudno znaleźć też osoby romskiego pochodzenia i tutaj jest też bardzo trudne i mało jest wsparcia. Tu mamy parę organizacji, które oferują wsparcie, ale niestety to jest jakby kropla w morzu na tle potrzeb. Jeśli chodzi o zmieniające się, no tutaj też do nas w tym solidarnościowym zakwaterowaniu powracają ludzie, którzy byli już przez nas zakwaterowani lub już mieszkali u kogoś i to wsparcie 40 zł było już wykorzystane. I niestety, no jakby jeżeli zakwaterujemy ich w nowych rodzinach, niestety nie będzie tego dofinansowania. I rodziny, no jeśli już przyjmują, no to liczą na to wsparcie. Niestety jakby widzimy inflacja, ceny rosną i dla tych gospodarzy jest trudno utrzymać te rodziny. Także to jest też duże wyzwanie, jak znaleźć zakwaterowanie właśnie, jak może, no jakby nie mam za bardzo też rozwiązania tutaj, podobnie jak Kevin, trudno nam jakby zaproponować rozwiązanie. Na pewno my widzimy potrzeby dalszych działań. My jakby trochę myślimy, jak trochę zmienić nasze funkcjonowanie. Oprócz właśnie poszukiwania takich mieszkań solidarnościowych, planujemy też wkrótce uruchomić, po prostu będziemy szukać na rynku, będziemy pomagać, dzwonić, bo jest jeszcze dalej bariery językowe. Jeśli nawet mogą znaleźć na portalach poszukiwania mieszkań, no to jednak bariera językowa istnieje. I niestety zadzwonić, umówić się, dogadać warunki jest olbrzymią trudnością. No i no następnie jest olbrzymią trudnością kaucja, która jest, no tutaj jest, to jest dla kogoś, kto uciekł, kto nie ma środków dofinansowania. Często na przykład są warianty trzykrotna cena za, no to są nowe takie, trzykrotna cena za mieszkanie, zapłacić na początku. No jest to, jeżeli wzrosły ceny i średnio dwupokojowe mieszkanie będzie 3000, 3,5, no to trzeba pomnożyć na 3, ponad 10 tysięcy osoby uchodźcze nie mogą tak od razu mieć. Także to jest duże wyzwanie. No i też, no niestety też widzimy zjawisko, że coraz częściej jakby my też osobiście, ja mogę też mówić o sobie, szukaliśmy dla rodziny i dzwoniliśmy, no i jakby usłyszeliśmy, że Ukraińcom nie wynajmujemy. I to jest, to się pojawia. I jakby też rodzinom z dziećmi, no jakby matce z dziećmi też niechętnie, no bo też potem jakby boją się tego, że nie będą mogli eksmitować czy skończyć wynajem, jeśli ktoś nie płaci. I to też takie wyzwania, które się pojawiły teraz, zwłaszcza jakby no, zaostrzyły się teraz. Dziękuję bardzo za te głosy i odpowiedzi na pierwsze pytania. Zanim przejdziemy do
drugiej rundy pytań. Ja oddam głos publiczności, bo to często tak się dzieje w sesjach, że jak zaczynamy rozmawiać między sobą, to potem ten czas, który był przewidziany na pytania i odpowiedzi, nagle go brakuje. Więc żeby dzisiaj nam go nie zabrakło, oddaję głos Państwu. Czy jakieś pytania do panelistów Państwo macie? Ja mam pomysły. Jestem aktywistką, jestem osobą prywatną. Byłam urzędnikiem miasta stołecznego Warszawy. Działam na terenie Żoliborza, na terenie spółdzielni mieszkaniowej WSM. Ja mam kilka spraw w ogóle. Pierwsza sprawa jest taka, że te mieszkania są. Ja chodziłam sama po mieszkaniach ze swoją sprawą. To było w różnych porach. Na 200 mieszkań, 100 mieszkań stało pustych w zasobach prywatnych. Więc wiem, że te mieszkania są, ale nie są na wynajem. Więc pierwsze rozwiązanie, jak zachęcić osoby prywatne, nie robiąc konfliktów między Polakami a Ukraińcami, żeby chciały wynająć te mieszkania. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że proszę zauważyć, że w spółdzielniach mieszkaniowych te lokale są. Te lokale są, mieszkania, największa spółdzielnia mieszkaniowa w Warszawie, może Państwo nie wiecie, która, jest na skraju upadłości i zaraz będzie kryzys mieszkaniowy w centrum Warszawy, ponieważ tam brakuje pieniędzy na wszystko. Nie ma pieniędzy na remonty nawet. Ja chodziłam w swojej sprawie, jeżeli chodzi też kolejna sprawa. Macie Państwo w Warszawie problem z robakami w mieszkaniach. W moim bloku są zarobaczone mieszkania. Jest już stan epidemiologiczny. Próbowałam zainteresować władze miasta, sanepid, spółdzielnie. Nikogo to nie interesowało. Natomiast w Lublińcu już rozebrano budynek i trzeba było przyznać mieszkania tym osobom. Więc to jest kolejny problem. To też na to jest rozwiązanie. Po prostu albo tym osobom się kupi mieszkania zastępcze, co generuje kolejne koszty, albo te osoby, 200 osób przeniesie się do, nie wiem, do hotelu i zrobi się porządną dezynsekcję. Więc tak uważam, że rozwiązania są innowacyjne, są kosztowne, natomiast to też trzeba zrobić. To wiąże się z rozwiązaniami prawnymi już na poziomie rządów i samorządów, bo można przejąć te spółdzielnie i mieć po prostu dodatkowe lokale dla tych rodzin, dla tych osób. Więc to tyle, co chciałam powiedzieć. Marek Wielgo, portal Getthome.pl. Przez wiele lat byłem dziennikarzem, więc ta mentalność jeszcze we mnie została, więc muszę zadać pytanie. A chciałbym zadać pytanie pani Ścigaj. Ja od samego początku, od wybuchu wojny w Ukrainie uważałem, że sytuację mieszkaniową może jakby uratować, czy mieszkanie zabezpieczyć, to nasze polskie takie walne ruszenie. To się faktycznie sprawdziło. Rząd miał dobry pomysł, żeby wprowadzić dopłaty dla tych osób, które goszczą pod swoim dachem uchodźców z Ukrainy. No i moje pytanie jest, czy ten pomysł rząd zamierza kontynuować? Tym bardziej, że wszyscy wiemy, że rosną koszty utrzymania mieszkań. Być może dla niektórych mieszkańców byłoby to jakieś rozwiązanie wsparcia budżetu domowego. Po drugie, mamy ogromne zasoby, jeśli chodzi o hotele, pensjonaty, które też z powodów ekonomicznych stoją puste. Czy rząd zamierza w ogóle jakieś dopłaty dla takich hotelarzy czy właścicieli pensjonatów wprowadzić, żeby mogli tam przyjąć uchodźców? Zwłaszcza teraz, kiedy zima za chwilę nadejdzie i pewnie będziemy mieli kolejny napływ uchodźców. No i po trzecie, czy rząd w ogóle dostał z Unii Europejskiej jakieś pieniądze na ten cel? Czy zamierza w ogóle występować o takie pieniądze? Dobrze, to ja dziękuję za pierwszą rundę pytań. Zaraz będziemy kolejne zbierać, tylko pozwolimy się właśnie odnieść może
pani minister do tego pytania i do tego o wykorzystanie zasobów prywatnych i potem może też pana naczelnika bym poprosiła o te zasoby dyrektora, o wykorzystanie zasobów prywatnych. Już chyba mam. Działa ten mikrofon? Tak, działa, słychać. Dobrze, już dziękuję za pytanie. Troszkę też może nawiązując do tego, co pani mówiła odnośnie, ja może jakby usystematyzuję pewne liczby, jeśli chodzi o pobytowość, bo na ten moment w miejscach zbiorowych na 1 300 000 osób, które do nas przyjechało, w miejscach zbiorowego zakwaterowania mamy 80 000 osób, więc to już nie jest tak dużo. Czy w tych miejscach, w których do tej pory była taka dopłata 70 zł, nie tylko na zakwaterowanie, ale również na wyżywienie, to jest całodobowe utrzymanie. To było kontynuowane przez, można powiedzieć, rok czasu, dlatego że jest planowana zmiana ustawy, która od 1 lutego wprowadzać będzie częściową odpłatność. Częściową odpłatność będzie wprowadzać za miejsca procentowo do tej kwoty dla osób, które są aktywne zawodowo i będą mogły tą odpłatność ponosić, dlatego że około 60% osób z tych 80 000 są osoby, które już pracują, pracują legalnie, więc to jest dość wysoka liczba. Odpłatność nie będzie dotyczyła małoletnich osób, nie będzie dotyczyła osób zależnych i trudnej sytuacji życiowej, osób starszych, czyli poza aktywnością zawodową, osób niepełnosprawnych, czyli wszystkich tych, którzy de facto nie będzie stać ich na ponoszenie tej odpłatności. I do tej pory przez rok czasu no, była to pełna, jakby pełne wsparcie w postaci nawet jakby wyżywienia. Jest kilka powodów. Ja nie wiem, czy jakby, bo myślę, że to w tej dalszej części też będą takie pytania, jak czytałam, jeśli chodzi o panel. Natomiast ja osobiście powiem szczerze, że jestem też zwolennikiem tego rozwiązania z uwagi na to, że jakby oczywiście ten sam system przez parę miesięcy będzie utrzymany, gdyby się pojawiła nowa fala osób, czy no to przyjadą. Natomiast jeżeli osoby chcą i mogą pracować i mogą ponosić częściowo koszty, no to mówimy o pewnym zrównaniu poziomu finansowania, utrzymania osób w Polsce, a też osób, które już pracują de facto, czyli mają pełny dostęp do usług, pełną opiekę, czyli to wszystko to, co polskim obywatelom jakby też się należy. Oczywiście nie mają możliwości tego jeszcze mieszkania, albo być może na to ich nie stać w tej pełnej wersji. Natomiast sama ta informacja spowodowała, że ludzie jakby kalkulując tak w prosty sposób, czyli 1800 zł, jeżeli to jest taka dopłata, no to ktoś pomyśli, to już wtedy, nie wiem, dogadam się, wynajmę jakieś mieszkanie w 2-3 rodziny i też jest taka motywacja do tego, żeby jednak szukać i tworzyć ten własny kąt, no i próbować przez ten czas, kiedy się tu chce zostać, funkcjonować na normalnych zasadach. To głównie też ma przeciwdziałać pewnemu syndromowi wyuczonej bezradności. Ludzie, którzy pracują lata, a ja się powiem z pomocy społecznej, wiedzą dobrze, że jakby zbyt długie utrzymywanie osób w bezczynności i zabezpieczenie im finansowania na minimalnych potrzebach, no niestety też jakby jeszcze w takiej trudnej sytuacji psychologicznej po traumie czy jakby zagrożenia poczucia bezpieczeństwa, niestety powoduje dalsze konsekwencje psychologiczno-społeczne, więc dla tych ludzi, jakby sama myśli i jakby też jest to taka gwarancja bardzo miękka, bo jakby decyzja, nie, ta ustawa nie będzie zmieniać, wprowadzać sztywnych kryteriów w trudnej sytuacji życiowej. To jest też bardzo ważne, czyli nie ruszą od razu pracownicy socjalni, którzy będą weryfikować dochód i to tak naprawdę samorząd w porozumieniu, który podpisał umowę z tym, który prowadzi ten lokal w porozumieniu z tym ośrodkiem, on zdecydują o tej sytuacji, czy kogoś obciążać, czy nie. I to jest bardzo miękki zapis. Trochę mamy dyskusję z samorządami, które chciałyby jednak sztywniej. Natomiast my uważamy, że przez te parę miesięcy jeszcze możemy doprowadzić do takiej sytuacji, bo to ma mieć taki czynnik motywacyjny, żeby też próbować brać troszeczkę sprawy w swoje ręce po tym roku już tutaj bytności. Więc nie wprowadzamy takiej możliwości kontynuacji jakby dalej utrzymywania w różnych hotelach, jeśli pan zapowiedział, wręcz przeciwnie, chcielibyśmy motywować ludzi do tego, żeby szukali mieszkania. Oczywiście program, o którym ja wspomniałam, to będzie prowadzony pilotażowo, to będzie program, który na samym początku będzie tylko dla 100 rodzin, ale mamy nadzieję na początku zaraz rozpoczęcia programu skalować go i nad tym pracujemy na poziom całego kraju i tutaj równolegle idą programy BGK-u, o których tutaj wspomniał pan
pan dyrektor, którego już tutaj nie ma, ale to są programy, które samorządy mogą dostać 80% dopłaty do mieszkań nowotworzonych komunalnych albo też mieszkań, które, to mówię o takiej dywersyfikacji różnych jakby miejsc zamieszkania, żebyście państwo też zrozumieli, że jakby ja jestem daleka od tej jakby takiej idei, że państwo ma budować mieszkania po prostu, bo jakby państwo ma tworzyć warunki, wspierać, pomagać tam, gdzie są potrzeby na różnych poziomach, kierować różne programy. I ten program BGK-u jest bardzo taki szeroki, samorządy z niego korzystają coraz chętniej, coraz częściej. Oczywiście w tych działaniach, o których my mówiliśmy, o tych pracach, bardzo nam zależy w tych programach uruchomić społeczne agencje najmu, bo one są w systemie prawnym, tylko i tak naprawdę mają preferencje, jeśli chodzi o na przykład ściąganie lokali prywatnych z rynku, czyli tych, które są niedostępne, o których pani wspomniała, pod możliwość tańszego wynajmowania. Ale jakoś nie przyjęły się, że się nie przyjęły, ja mam wrażenie, że one są po prostu nieupowszechnione, jakby samorządy boją się korzystać z tych SAM-ów, bo jeszcze nie wiedzą, co to jest. To zawsze tak jest, jak jest coś nowego, to budzi różne obawy, więc na pewno w ramach tych programów chcemy upowszechnić i na przyszły rok w perspektywie w umowie partnerstwa zapisane są też duże środki na to, żeby uruchamiać te społeczne agencje najmu, które pozwalają po pierwsze na dopłatę przez państwo różnicy czynszowej, jeżeli kogoś nie stać na pełen czynsz z rynku. Po drugie, pozwalają SAN-owi na ściąganie na tani minimum pięcioletni wynajem. Wiem, że tu jest taki panel za chwilę poświęcony tym samą, ale jakby to jest też taki mechanizm i zwolnienie z VAT-u, i zwolnienie z podatku, czyli to się wszystko jakby składa na pewną motywację, żeby te mieszkania z rynku prywatnego na przykład dawać do SAN-ów i to jest taka też gwarancja dla tego, kto wynajmuje, że tą po części odpowiedzialność za tego lokatora przejmuje państwo i przejmuje trochę sam, tak? I przejmuje również samorząd, czyli takie trójstronne porozumienie. To jest kolejny mechanizm. Oczywiście nie wiem, czy tutaj jest taka przestrzeń, ale wydaje mi się, że też jest mało popularny jakby program rządowy społecznych inicjatyw mieszkaniowych. To w tej chwili jest 380 samorządów, które przystąpiło do programu. To w tej chwili jest pod prawie 60 tysięcy nowych mieszkań w różnych miejscach w Polsce, które zaczynają być budowane, mają w dużej części pozwolenia na mieszkanie. I to jest oferta trochę, czy ona się różni od TBS-ów, ale jest jakoś na tyle mechanizm jest podobny, że te SIM-y, te mieszkania, gminy wyłożyły grunty, państwo wyłożyło pieniądze na budowę, po części będzie kredyt z BGK-u, prace, niestety te problemy związane z kredytami spowodowały to, że jednak tutaj trzeba popracować nad tym, aby SIM-y miały możliwość obniżonego WIBOR-u z BGK-u i żeby te kredyty nie skoczyły, bo pewna część będzie taka kredytowana przez samego lokatora, ale one będą dostępne i jest bardzo takie nastawienie już w tej chwili i prace sejmowe, prace rządowe trwają na tym, żeby ten wkład własny został na poziomie 30-40 tysięcy. I to są takie tańsze mieszkania w formie kredytowania z możliwością później wykupu po 20 latach. I to jest bardzo duża jakby oferta, jeśli chodzi o przyszłościowe mieszkania. No oczywiście wsłuchujemy się i jakby jest teraz takie nastawienie na to, żeby słuchać różnych innych pomysłów. Ja uważam, że warunki stworzone do współpracy z prywatnymi inwestorami tutaj, jakby z prywatnymi deweloperami powinny być stworzone. Umożliwienie, oczywiście nie opieram się w tej chwili za rząd, tylko za moją jakby mój pomysł, który chciałabym w rządzie zaszczepić, to jest taki mechanizm grunt za mieszkanie. On ma różnych przeciwników i zwolenników, ale uważam, że też by była jakaś dywersyfikacja pewnego współpracy z rynkiem prywatnym, bo szanowni państwo, no naprawdę w Polsce przez ostatnie 2 lata, ja sprawdziłam, wybudowano 250 tysięcy mieszkań. 250 tysięcy mieszkań zostało wybudowanych. Tak, Nie wybudowało państwo, ja nie mówię o tym, co państwo, ale tak jak mówię, no nie uważam, że państwo powinno być deweloperem, ale powinno stwarzać różne możliwości, mechanizmy i warunki. I te dopłaty przez SAN-y do czynszów są rozwiązaniem bardzo dobrym, tylko trzeba jakby zachęcić samorządy, żeby z tego korzystały i mam nadzieję, że w tych przyszłych programach i po tym pilotażu, w którym uruchomimy kilka przykładowych SAN-ów, pokażemy, że to jest możliwe i że tak będzie to dobre rozwiązanie i samorządy zachęcimy do tego, aby korzystały z tego rozwiązania, aby ściągnąć te mieszkania z rynku. No oczywiście bardzo kontrowersyjne i nie wiem, czy z różnej strony politycznie
Różnie to może wyglądać. Ustawa o prawach lokatorów, która de facto bardzo jest ostra, zaostrzona i ona miała chronić lokatorów. I ona de facto w jakiś sposób chroni lokatorów. Tu pojawiały się słowa o samotnych matkach, o tym, że jakby pani Mirosława mówiła, to nie tylko Ukrainki, ale również Polki to dotyka, tak? Dla samotnych matek po prostu jest ciężko wynająć mieszkanie. Właśnie z uwagi na tą ustawę. No i teraz nie wiem, czy tu nie wylano dziecka z kąpielą, bo ja stawiam tylko takie pytania, dlatego że mówiąc wprost politycznie, bywam jako polityk w tej chwili, powiedzieć, że jakby łagodzimy tą ustawę i dajemy większe prawa najem tym, którzy najmują te mieszkania, no to znowu jakby jest opinia publiczna, że w takim razie będzie łatwość wyrzucania ludzi na bruk, tak? Ale z drugiej strony w tej chwili po prostu jest zablokowana możliwość korzystania z wynajęcia, więc tak naprawdę i tak traci na końcu ten, kto chciałby wynająć i nie ma mieszkania. Więc tu trzeba otworzyć przestrzeń do dyskusji. Dlatego jak poprawić tą ustawę, aby ludzie, którzy posiadają mieszkania, bo jak mówię, 250 tysięcy to nie jest mało, tak? Mieszkań w rynku, z tego duża część jest po prostu pustych. To jak poprawić tą jakby ustawę, aby z jednej strony chroniła ona lokatora, ale z drugiej strony nie rodziła panicznych obaw od tego, żeby wynająć to mieszkanie, że ono stoi puste i nie służy pod wynajęcie. No to długa odpowiedź, przepraszam, ale tych wątków jest kilka. Nie, przewidujemy w tych programach, bo nie wiem, czy pan zrozumiał, jeżeli chodzi o uruchomienie SAM-u, tam są dopłaty doczynszowe do mieszkań, tak? O hoteli pan. A, to 40 zł. Znaczy one, te dopłaty obowiązują w przypadku, jeżeli ktoś nowy przybywa, jeżeli ktoś już wykorzystał ten czas, jeżeli ktoś wykorzystał czas już, który jest, to jakby tak, tak. Tak, oczywiście, no to... Ostatnia pula, jaka przyszła środków z tego 144 milionów euro, która została alokowana, to jest no, 700 milionów złotych, no ale jakbym tutaj wymieniła koszty, jakie Polska poniosła, choćby nawet na sam ten program, dopłat prywatny, to jest sześciokrotnie wyższy, więc to jakby tak to wygląda. I ja oczywiście mogę przytoczyć i panu udostępnić wszystkie dane, kwoty, jakie poszły na te programy, bo to są kwoty miliardowe, naprawdę, jeśli chodzi o to. A program działa, tylko że tak jak mówię, no on ma czas, ktoś to przybywa, do rodziny trafia, no to jest te parę miesięcy i on funkcjonuje. Natomiast później, no dla tych, którzy już tu przybywają rok, no to nie funkcjonuje tak. Ja może dwie rzeczy. Do pani ministra też będę miał taką prośbę, ale może zacznę od pani. Pani powiedziała bardzo ciekawą rzecz, żeby nie robić konfliktów na tle polsko-ukraińskim. Ja może powiem tak trochę, zdradzę takie od kuchni ciekawostki, jak wybuchła wojna, tak, to był 24 lutego. Napływ uchodźców był i gdzieś na początku marca zaczęły mieć wystąpienia, telefony od organizacji społecznych, powiem oczywiście, których działających na polu pomocy lokatorom. Wyglądało to mniej więcej tak. Czy prawdą jest, że wszystkie wolne mieszkania idą dla Ukraińców? Podczas przyjęć interesantów też miałem sytuację, zdarzały mi się sytuacje, że wykrzyczano mi, że nie chcecie mi dać, a wszystko jest dla Ukraińców. Dlatego bądźmy tutaj na tym polu czujni, to co powiedział dyrektor Golu. Wszyscy są traktowani jednakowo, ale bądźmy czujni, bo mogą być takie wrzutki. Takie wrzutki mogą istnieć z różnych stron. No chodzi o ferment, tak? To nic innego, żeby dokonać ferment. Drugie pani pytanie. Zasób mieszkaniowy miasta jest definicja prosta. Jest to co jest własnością miasta i w samoistym posiadaniu. Nie ma żadnej formy prawnej, aby miasto przejęło, nie wiem, spółdzielczy zasób, prywatny zasób. Nie ma takiej formy prawnej. No, istnieje forma tylko kupna sprzedaży, tak, darowizny, ale takiej formy nie ma. I bo de facto pani pytanie sprawdzało, że jak uruchomić te puste mieszkania, tak? No jest Habitat też ma tu doświadczenie ogromne. Jak uruchomić puste mieszkania? I teraz jeszcze na końcu pani minister wspomniała o ustawie o ochronie praw lokatorów. No jest tam kilka zmian. To, co pani powiedziała, rzeczywiście ciężko wyważyć tą ochronę. To jest ciężka sprawa w ogóle. Ochrona lokatora, ochrona właściciela. Ale o dwóch rzeczach może powiem.
zmiana KPC w 2019 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sprawę, co znaczy pozew o eksmisję. Żeby uruchomić cały proces, trzeba ten pozew dostarczyć temu pozwanemu. Tam mu dostarczy, nie otwiera drzwi. Siedzi na ławce nieraz, kijany. Tak? Trzeba mu dostarczyć. Tak, jak nie może sąd dostarczyć, komornik dostarcza, 60 zł ma. Tak? W ogóle ciężko jest zacząć sprawę, to jest, są rzeczy niepojęte, jak chronieni są lokatorzy. Ja nie mówię tego w sensie negatywnym, bo nieraz są sytuacje, że trzeba tam eksmisję wrócić. Tak, i druga rzecz, ona jest tak naprawdę prosta do załatwienia, ale może i trudna. To już 691 kodeksu cywilnego, no to jest kodeks cywilny, ja wiem, że zmiana kodeksu cywilnego to jest ciężka sprawa, bo kodyfikacja. Jest ten słynny przepis, prawda, w wypadku śmierci, tam najem jest dziedziczny, wchodzą dzieci, tam w 2001 roku to ograniczono do dzieci. Myśmy kiedyś proponowali, bo tu jest wewnętrzna sprzeczność, lokale komunalne na najbardziej potrzebujących, żeby jednak wprowadzić jakieś kryterium dochodowe. My byśmy w mieście ustawili je wysoko, bo zdajemy sobie, że to jest delikatna sprawa. Rocznie ubywa tak około 800 lokali, teraz patrzcie, do 600, tak. To były skrajne sytuacje, no, bo w wiedzy operacyjnej było wiadomo, że są zamożni ludzie. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że część zasobu, to jest specyfika w przypadku Warszawy, no, część zasobu jest w bardzo atrakcyjnych miejscach, w bardzo drogich miejscach, tak. I trzecia rzecz, taka, mam świadomość, że delikatna, skończyć z tymi wykopami, bo to lata powoduje tylko niepotrzebne historie. My w mieście zatrzymaliśmy wykupy z bonifikatą, tak, ale niestety chodzą różne sygnały. W TBS-ie też to jest wypowiedź, że można dochodzić do własności. To ma być zasób do wynajęcia, nie do sprzedaży. To przeciąć tą dyskusję, która nie ma żadnego sensu. Dobrze, to byłoby na tyle. Dziękuję bardzo. Ponieważ czas nam nieco dobiega końca, ja sobie pozwolę zadać jeszcze po jednym pytanie do pana Kevina, pani Moniki, pani Mirosławy. I potem jedno pytanie mieliśmy z publiczności i na tym będziemy musieli zakończyć. Resztę zaproszę państwa do rozmów też z panelistami po sesji albo w czasie przerwy obiadowej też mam nadzieję, że będzie dużo okazji jeszcze do rozmów. Kevin, could you please share with us your one, the most important recommendation that you would have as to the system of support for the refugees from Ukraine? That's a big question. I was quite interested in the discussions that the panel was having in the audience, which broached the issue of, on the one hand, what the government's doing, the policy and normative framework, but on the other hand, the private sector and the need to have incentives to drive effective policies in a context that's very complex. I think in our experiences as the UN Refugee Agency, we have found over the years, in addition to bringing those two spheres together, policy, normative development, private sector, it's critical to also include the community. And I think this relates in some ways to what Mira was saying, the good work that Ukrainian House is doing, that we need to be consulting the community so that there is social acceptance and buy-in that will support some of those policies and some of those private sector initiatives. And again, in that context, I would come back to the larger point that from our vantage point as the UN Refugee Agency, it's critical that solutions not only help refugees, but also help the Polish people, the Polish community who may be poor, who may need housing, so that there is a benefit for all in the sort of policy prescriptions, private sector initiatives and incentives that are there, so that it's a win-win to promote social cohesion, to try to reduce feelings of that this isn't fair, that the refugees are getting one thing, the Polish community is not getting that. So I think from our vantage point, not being experts in housing policy or in some of the financial mechanisms which can incentivize good policy,
We think from a humanitarian perspective, from a UN refugee perspective, that it's important to have that consultation with all communities, not just refugees, but also the Polish community. Yeah, thank you so much. Moniko, a jak poprawiać współpracę właśnie różnych sektorów? Jak działać tak, żebyśmy razem mogli osiągać cele, które sobie stawiamy? Jak wspierać współpracę pomiędzy władzami publicznymi, agencjami międzynarodowymi, społeczeństwem obywatelskim? Dużo inicjatyw już się dzieje tak naprawdę. Są spotkania między agencjami UN-u, czyli tak pod regionalnym planem rozwojowym. Jest NGO forum, są różne grupy, tematyczne grupy spotkań, inicjatywy oddolne. Myślę, że tego jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że trochę czasami brakuje koordynacji tych działań, że dużo inicjatyw się dzieje na różnych poziomach, z różnymi podmiotami. Wszyscy gramy do tej samej bramki, ale na końcu działania są mocno rozproszone albo prowadzone na poziomach regionalnych, lokalnych. Trochę brakuje takiej koordynacji odgórnej, która by spinała całe programy w jedną właśnie taką strategię. Ja myślę też, że trochę sektor w ogóle pozarządowy w Polsce, myślę, że w ogóle ma dużą szansę też przed sobą na taki rozwój, który teraz następuje. Widzimy bardzo mocne wzmocnienie organizacji, ich aktywność na samym początku i też dzięki pieniądzom, które przypłynęły z zewnątrz, też dają dużo możliwości rozwoju takiego społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Ale organizacje zawsze są tym sektorem, który uzupełnia pewne działania, może jakieś działania zlecone. Ten taki multisektoral approach, myślę, tutaj na pewno byłby wskazany i zachęcenie właśnie tych prywatnych podmiotów, czyli współpraca sektora pozarządowego, sektora publicznego i administracji publicznej na pewno jest mocno rekomendowane. Ja też, to już wspomniałam, mam sposobność odwiedzania różnych miast i rozmawiałam też z różnymi ludźmi, jak organizują tą pomoc Ukraińcom na poziomie lokalnym. Naprawdę są miasta, które same się już zorganizowały, są społeczności, które świetnie sobie naprawdę podzieliły obowiązki między siebie. W Wrocławiu nawet organizacje zbranżowiły się, potworzyły takie sektory branżowe, w których wspierają określone działania, co jest w ogóle takim przykładem i zduplikowanym modelem takiego systemu klastrowego, który od dawna funkcjonuje w pomocy humanitarnej. To się już dzieje i to jest to na pewno bardzo, bardzo to jest fajna inicjatywa, ale też z drugiej strony, jeśli mówimy o organizacjach pozarządowych, wiele organizacji pozarządowych w Polsce też stoi przed takim wyzwaniem, żeby nawet się rozwijać, muszą budować swój potencjał. Na to też nie ma w tej chwili takich środków, które mogłyby być alokowane i mogłyby ich wesprzeć. Więc na pewno ja bym tutaj na pierwszym miejscu wspomniała na pewno tą koordynację tych działań, taka wymiana informacji, co się dzieje, na jakich poziomach, jakie organizacje świadczą jako pomoc. Tutaj dużo już w tym zakresie zostało zrobione, to już też UNHCR prowadzi takie programy raportowania, w których są zbierane te wszystkie informacje na poziomie globalnym, co pomaga też nie tylko zdiagnozować sytuację i zobaczyć, gdzie jesteśmy, ale jest to nam bardzo też potrzebne do zaprojektowania i stworzenia strategii na przyszły rok albo lata, bo wiemy, że ten kryzys nie skończy się w tym roku ani w następnym na pewno, a nawet jeśli się skończy, to i Ukraińcy, i Ukraina będzie potrzebowała wsparcia na lata. Więc na pewno musimy też sobie uświadomić przede wszystkim, że taką pierwszą fazę takiego typowego emergency, takiego wsparcia, takiego pospolitego ruszenia mamy już za sobą
i teraz jest też czas na budowanie długoterminowych strategii, albo przynajmniej jeśli nie na długoterminowych, to takich średnioterminowych, które by pomagały znajdować rozwiązania już w konkretnych sytuacjach na konkretne grupy społeczne. Także no jak zwykle pewnie nie ma jednej odpowiedzi, bo złożoność problemu, ilość graczy, która bierze udział, zaangażowanie też podmiotów i sektorów jest bardzo zróżnicowana, więc ja bym tutaj na pewno bardzo mocno wskazywała na tą koordynację i czerpanie też z tych doświadczeń, które już są w świecie i które my też już mamy, bo mamy też pewne doświadczenia po tym półroczu, pokazuje nam, co się sprawdza, co właściwie zupełnie nie sprawdziło się albo nie zaowocowało jakimiś konkretnymi rozwiązaniami, więc na pewno z końcem roku też byłaby potrzebna taka refleksja nad tym, ile już się udało, ale tak naprawdę właśnie jaka strategia powinna zostać zaimplementowana, żeby efektywnie kontynuować tą pomoc. Dziękuję bardzo. Tak, koordynacja i długofalowe planowanie to jest na pewno to, co przed nami. Pani Mirosławo, jak wspierać osoby z Ukrainy właśnie w kolejnych miesiącach i w dalszej perspektywie? Co powinno się znaleźć w tym planowaniu średnio i długoterminowym? Wow, no duże pytanie. Ja przyznam, że mi się wydaje, że my wszyscy próbowaliśmy tutaj po trochę to odpowiedzieć. Także no może współpraca, może tak, co mi przychodzi do głowy, że musimy współpracować jakby tutaj, jak jesteśmy, miasto, samorządy, organizacje pozarządowe, rząd, organizacje międzynarodowe, też z załączeniem diaspor, czyli jakby takich organizacji, które wspierają, czyli jak wy, jak Habitat for Humanity, też nas jako tych, którzy jakby mamy bezpośredni kontakt z Ukrainkami, Ukraińcami, którzy poszukują pracy też, ale mieszkań i też jakby mamy od nich tak jakby feedback, informacje, co potrzebne, jakie są bo takie najbardziej trudne sytuacje. Także mi się wydaje, że wtedy wypracujemy dobre rozwiązania, które będą właśnie realnie, które będą odpowiadać na realne potrzeby tych ludzi. A także to trochę było powiedziane, że już mamy trochę wiedzy. 8 miesięcy już niestety wojna trwa i ludzie przyjechali i przyjeżdżają, bo też to jest wyzwanie, bo my mamy z jednej strony tych, którzy już są, tych 8 miesięcy czy 6 i też nowych, czyli jakby jesteśmy jakby i w kryzysowym reagowaniu jednocześnie z długofalowym reagowaniem, czyli już dla tych, którzy dłużej są. No i też to wyzwanie, że to jest ciągle część z nich myśli tymczasowo, że jest tutaj, jest na tym stand-by'u i jakby i tutaj jest trudno im pomóc, bo oni chcą wrócić, ale ciągle muszą tutaj być i muszą mieć środki do życia i gdzieś mieszkać. I jakby tutaj bardziej mówią o problemach niż rozwiązaniach, ale może tak współpraca i też może ostatnie jakaś przewidywalność w każdych, zwłaszcza jak mówimy o rządowe działania, czy samorządowe, czy też międzynarodowe organizacje, jeśli chodzi o jakieś finansowe wsparcie, jeśli mówimy o nas, organizacjach, jakie są możliwości naszych działań na przykład w przyszłym roku i jak możemy uzyskać wsparcie na działania, na pomaganie. To jest dla nas ważne. Dziękuję bardzo. Tak, dam ostatnie pytanie. Dziękuję bardzo. Pani minister Keith, drodzy paneliści, Katarzyna Hajton z ambasady brytyjskiej. Chciałam nawiązać tutaj do prezentacji, która się odbyła przed waszym panelem, gdzie koleżanka chyba z Ukrainy mówiła o rozwiązaniach modułowych, prawda, których już jest w Ukrainie 29 kontenerowych domów, które podobno zdają egzamin. Z punktu widzenia humanitarnego to nie jest idealne rozwiązanie i mieliśmy, Keith o tym wie, bardzo różne kontrowersyjne rezultaty z takimi domami. Nie wiemy, jak się zachowują w warunkach zimowych. Tego na pewno nie wiemy. Natomiast jest to pewnego rodzaju rozwiązanie. Czy Polska, biorąc pod uwagę to, co pani powiedziała, że one zdają egzamin, czy Polska brałaby pod uwagę takie rozwiązania, wiedząc o tym, że tak naprawdę to nie wiemy, ile osób z Ukrainy zostanie w Polsce, a ile wróci. Jest to rozwiązanie w miarę tanie i jeżeli zdaje egzamin na Ukrainie, to może by zdało egzamin
również w Polsce. Rząd brytyjski, rząd polski, inne kraje donatorskie finansują takie rozwiązania, więc może powinniśmy zasięgnąć rady od nich, żeby zobaczyć, jak to rozwiązanie zdaje egzamin na Ukrainie i zapytać się, czy w Polsce to by zdało. Tak, rzeczywiście, ponieważ ta współpraca, o której tutaj pani Monika mówiła, to też jest w tym wypadku bardzo ważna, jeśli chodzi o poziom decyzyjności polityczny z politykami Ukrainy, więc jakby cały czas pozostajemy w wszystkich nowych działaniach w kontakcie i jakby staramy się je uzgadniać ze stroną ukraińską i jest dużo jakby wspólnych pomysłów, ale też są różne rozbieżne. Rzeczywiście pomysł domów modułowych to jest też... To są domy modułowe, te kontenerowe, nie modułowe, to jest różnica, tak? Kontenerowe przyjechały z Polski i rzeczywiście bardzo dużo jakby jest takiego optymizmu w ukraińskich politykach, którzy starają się zorganizować tą wewnętrzną migrację i te mieszkania. Czyli widzimy to też po tym, że mimo tych ataków i jakby nasileń niektórych działań wojennych, cały czas bilans jest taki, że więcej już w tej chwili ludzi wyjeżdża na Ukrainę niż przyjeżdża, więc rzeczywiście nie ma tej takiej masowej ucieczki, ale jesteśmy na to przygotowani i te mechanizmy, o których tutaj pan pytał, one cały czas będą funkcjonować i te miejsca będą utrzymane w gotowości, gdyby się pojawiła kolejna fala uchodźców, trzeba było ich wszystkie przyjąć. Także tutaj ja nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o wytrzymałości i tych wszystkich parametrów, jeśli chodzi o to. Oczywiście to nie jest wykluczone, bo o tym rozmawiamy i jakby też jest brane pod uwagę podczas tych projektów, które my próbujemy zrobić, że rzeczywiście, jeżeli się okaże, że ja jestem zwolennikiem osobiście tego, żeby jednak próbować wyremontować i przygotować do mieszkania domy, które są, mieszkają, bo one są i na przykład tak jak samorządy, które się zgłosiły do tego programu pilotażowego, na przykład mają szkołę, która jest nieczynna i z nią są w stanie przerobić na mieszkania takie po prostu, tak? No więc uważam, że chyba w tych naszych warunkach klimatycznych to może byłoby trochę lepsze, bo trwalsze akademiki, trwalsze takie, no czy słyszymy to, że jednak jeśli chodzi o zimę, to może być to jednorazowe takie działanie, bo jednak te kontenery no, nie wytrzymują za bardzo tego, tak? No właśnie, no to znaczy ja się jakby nie wypowiadam. Nie, ja nie mówię, że nie, bo jakby brane jest to pod uwagę i były dyskusje szeroko w rządzie na tym, czy rzeczywiście tego też w taki sposób nie podjąć. BGK trochę się, które finansowało różnego typu działania, trochę się przed tym wzbrania, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to i na pewno to jest rozwiązanie i rzeczywiście pewnie będziemy chcieli korzystać z tych doświadczeń, które Państwo macie. I jakby no, kilka zmian w prawie też jakby w tej strategii długoterminowej nam się tutaj spróbowaliśmy zrobić. Na przykład SANE dostaną możliwość robienia innych usług, SANE będą mieć możliwość brania nie tylko z kolejki gminy czy komunalnej, tak? Czy na przykład w tych SIM-ach, o których Państwu wspomniałam, chcielibyśmy, żeby obywatele Ukrainy mogli tam też te mieszkania, właśnie ci, którzy tu przyjechali, otrzymywać po jakimś czasie. Więc to są takie też rozwiązania prawne długoterminowe, które w przyszłości będą dla tych, którzy się podejmą decyzję, zostaną, tak? Ale rzeczywiście te domy kontenerowe to jest jedno z rozwiązań. No nie ma takiego specjalnego programu, ale bo to też to trzeba zrobić w porozumieniu z gminą czy miejscem, gdzie grunt jest, tak? Bo to o to chodzi, żeby było miejsce przystosowane do podłączeń różnego typu. Okay, but this... And I would like to answer your question because containers are not from the legal side. In Ukraine, containers are not objects, real estate. This is temporary. So this is something that we can move and use the second time, let's say. And I mean, modular, it's different. And the modular program for Poland, it's different. This is like traditional, but quickly. And in Poland, you have a lot of manufacturing of modulars. And it can be a good decision for a new construction and for business and for this program that can be established now if big needs of apartments.
I ostatnie, dosłownie ostatni jeden komentarz i niestety musimy kończyć, bo obiad już czeka na Państwa. Zapraszamy do kontynuowania rozmów w czasie obiadu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja miałem parę pytań, ale w związku z czasem to sobie odpuszczę. Natomiast jeden komentarz do ustawy o ochronie lokatorów. Otóż my lokatorów chronimy od 100 lat. Od 100 lat, nie wszyscy mają tego świadomość, istnieją ustawy o ochronie lokatorów w całej Europie, w Polsce też. I chronimy na tej samej zasadzie. To znaczy jakiś rząd, nie mówię pod konkretnym adresem, jakiś rząd wypina pierś i mówi, będę chronił lokatorów. I robi to kosztem tych, którzy budują i posiadają mieszkania. I mogliby je budować. Jedyna inna decyzja, która zapadła, to był rok 1936, kiedy pan prezydent Rzeczpospolitej wydał dekret, w którym powiedział, wszystkie nowo wybudowane mieszkania są zwolnione z obowiązku przestrzegania ustawy o ochronie lokatorów. I to spowodowało boom mieszkaniowy. Więc jeśli chcemy, poszukujemy mieszkań, to oprócz działań taktycznych, operacyjnych, które podejmujemy, musimy wreszcie zacząć myśleć strategicznie o tym, kto te mieszkania ma wybudować. No i to tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Dziękuję panelistom za rozmowę. To była ciekawa rozmowa. Moje jedno słowo podsumowania jest takie, rozmawiajmy dalej i działajmy wspólnie, tak żeby poprawiać sytuację mieszkaniową. Także zapraszam Państwa do odświeżenia się na przerwę obiadową, a potem na dalsze sesje. I jeszcze ostatnie słowo Marcina, dosłownie ostatnie. Zapraszamy, tak jak mówiła Katarzyna, zapraszamy na obiad tutaj do sali, a po przerwie o godzinie 13 zaczynamy dwa panele dyskusyjne. Jeden panel co dalej ze społecznymi agencjami najmu, tutaj na piątym piętrze, a na szóstym piętrze, czyli window tylko jedno piętro do góry, jak finansować dostępne cenowo mieszkania. Dziękujemy bardzo.